Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cywilizacji 6. Oczywiście kontynuujemy kampanię polską. Dobrze moi drodzy, tuż to ostatnio działaliśmy, słuchajcie, cały czas kontynuujemy wojnę z Egiptem oraz z Stanami Zjednoczonymi. No i pięknie nam na razie idzie, tępimy ich, głównie Egipcjan. Udało nam się ostatnio zająć dwa ich miasta. Sais i Szedet. Dwa te miasta pięknie padły w nasze ręce, no i jednocześnie prowadzimy tutaj, słuchajcie, cały czas ostrzał miast amerykańskich, Cincinnati oraz Los Angeles. Z morza oczywiście przez nasze krążowniki rakietowe. Dobrze, tutaj słuchajcie, w Krakowie pracujemy nad projektem Manhattan, a więc nad tym, nad bronią nuklearną. Wszystko idzie w dobrym kierunku na chwilę obecną. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała dalej. Dobra, tutaj nasze śmigłowce dotarły. Dobra, wy na razie tutaj stoicie. Przygotowujemy się powoli do kontynuowania naszej ofensywy. Musimy podciągać tutaj cały czas naszą artylerię rakietową, która się świetnie nadaje do niszczenia miast. Naprawdę robi wrażenie, muszę przyznać. Jestem jak najbardziej zadowolony. To jest chyba jakaś wyrocznia, z tego co widzę. Kair? Kto tu siedzi tak w ogóle? Sumeria. Sumeria zajęła Egipcjanom Kair. No ciekawe. Dlaczego tutaj są barbarzyńcy osadnicy? Czy oni są... Ciekawe, czy barbarzyńcy mogą założyć miasto. To mnie też intryguje, ale chyba wątpię w to. Aby mogli. Tutaj jest nasz badacz, nasz archeolog. Który będzie tam sobie piękne rzeczy badał. Dobra, teraz tak, tutaj musimy sobie to usunąć. Dobra, wy ostrzelać to miasto. Pięknie. Tak jest i tylko i ta armia pancerna wkracza do tegoż miasta. No i pozamiatane. No coś, nowoczesne czołgi robią miazgę, naprawdę. No i tym samym mamy, słuchajcie, dostęp do aluminium. Oczywiście zachować to miasto. Tutaj od razu kupuję budowniczych, którzy mi zabezpieczą złoża aluminium. Dzięki temu będziemy mieli samoloty, dostęp do nowoczesnych samolotów. Do tej pory, no, dostęp do nich był dosyć mocno ograniczony. Niestety artyleria ma to do siebie, że musi zawsze poczekać jedną turę po przybyciu na miejsce. By tu cały czas musić. Tak jest. Dobra, wy na razie ustawcie się tutaj. To jest nasz dowódca, nasz generał. Ostrzelać. Pięknie. No w zasadzie to jest to świeża jednostka, jeszcze nie mają doświadczenia w ostrzeliwaniu miast za bardzo. Ale się uczą, się uczą. Oczywiście kosztem Amerykanów. Ale no cóż, nie ja rozpocząłem tą wojnę, o dziwo. Tylko właśnie nasi amerykańscy oraz egipscy przyjaciele. Egipcjanom zostało jedno miasto, Sena. Dobra, ty masz płynąć na północ. Dobra nasza, moi drodzy, dobra nasza. Mamy w końcu dostęp do aluminium. To jest dla mnie najważniejsze osiągnięcie. Odrzuć. Idziemy po ciebie, Cleo. Czy tobie się to podoba, czy nie? No, słuchajcie, Kleopatrę do klatki i będzie pozamiatane. To oczywiście Scytia znowu tutaj jakąś ewangelizację prowadzi na szeroką skalę. Niewiele na to jestem w stanie poradzić.
No, ale słuchajcie, w końcu coś się tutaj dzieje. Dobra, tutaj jeszcze bym chciał się uporać. A tu jeszcze mają miasto. Dobra, to sobie tutaj ogarnijmy. Dobra, wy tu ostrzał tej mieściny. Bardzo ładnie. No i słuchajcie, cała obrona miasta do razu schodzi po jednym takim ostrzale. I wówczas nasze dywizje pancerne mogą spokojnie przełamać opór przeciwnika. Tak jest. Musimy potopić amerykańskie okręty, które ewidentnie coś tu knują. Dobra, tutaj nasze siły inwazyjne. Teraz tak, was tutaj trzeba zmodernizować. Dobra, no modernizację, co po niektórych jednostek jeszcze mnie nie stać. Jak tutaj idzie produkcja czołgów? 9 tur, tak? Dobra, Manhattan za 2. Tutaj zaczęły się jakieś niepokoje. To oczywiście zachowujemy to miasto. Plan jest taki, wyrzucić, zaokrętować się tutaj, przerzucić desant tu wysadzić artylerię rakietową, ostrzelać miasto i je zająć. Więc dziękuję bardzo. Dobra nasza. Teraz tak, co my tu mamy? Jakieś plany produkcji. Tutaj trzeba byłoby dzielnicę zbudować, z tego co widzę. Dzielnica osiedlowa. Pytanie tylko za 1000 punktów, gdzie? Tu 5, tu było, tu byśmy mieli 6 mieszkańców. Trudno. Zróbmy to sobie. Dobra, wy na razie tutaj zostajecie. Wy uzupełniacie straty. Wypędzicie tu. Weźmy bowce. Ruszamy. Jeszcze jakąś produkcję giełda. O, bardzo ładnie. Tutaj trzeba spichlerz naprawić. Dobra, i mam nadzieję, że jak to zajmiemy, to już nie będzie tutaj za bardzo problemów z nikim. No. Bardzo dużo uranu mamy, aż 4 jednostki, to jest naprawdę sporo. Dobra, religia mnie na chwilę obecną nie interesuje jakoś specjalnie. Dla mnie obecnie najważniejsze jest to, żeby mieć... mieć to aluminium. Bez którego nie ukrywam, że nie osiągnę tego, co sobie zaplanowałem. Tak jest. Nawet tu jakieś miasta nie mają... niezadowolenie rośnie. Ale smucić tam w nich. Jest transport naszej piechoty zmechanizowanej. Ty tu badaj. Teraz tak. By mi ich tutaj rozjechać, chociaż kurde, to nie do końca dobrze to rozegrałem. Mogę ich ostrzelać po prostu. Ci barbarzyńcy.
Musimy tu szybko uzupełnić straty. Dobra, wy tu proszę bardzo działać. Dobra, myślę, że tam jeden oddział artylerii nam spokojnie starczy. Teraz tak. Was tu. Trochę czasu wam zejdzie na podróży. Teraz tak, wy się zaokrętujcie. Saladyn tu jakieś te mamy. No pięknie, ładnie, dobra. Okej. No tutaj trzeba będzie budować budowniczych, 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 jeszcze raz budowniczych, aby to sobie tutaj ładnie ogarnąć. Czego ty chcesz? Tam je znowu potępiła babsko jedne francuskie. Czego ty chcesz ode mnie, babo jedna, co? Dobra. Mniejsza z nią. Dobra, to trzeba to wszystko bardzo ładnie ogarnąć, te tereny, bo to co się tutaj dzieje to jest jakaś masakra. Dobra. Trzeba budowniczych, budowniczych, jeszcze raz budowniczych. Dobra, miasta się odbudowują. Powoli. Podnoszą się z gruzów. Dobra, okrętować się. Zerknąć, co my tu mamy. Uzupełnić straty. Dobra, wy tu działać. No dobra, powinniśmy dać radę tutaj uderzyć. Uderzamy. Zajęte, moi drodzy, Cincinnati. Tak jest, pięknie i ładnie. Już się zachowujemy. Dobra, wy tutaj. Dobra, pochytane. Ich tu ostrzeli, ostrzelaj. Dobra, teraz tak, co z wami? Ty tu, koleżko. Działaj. Tak jest, dobra, co my tu możemy? Okej, tu mamy projekt Manhattan zrobiony. Operacja Bluszcz. Budowa broni jądrowej. Na razie operacja Bluszcz w Krakowie. To jest możliwość budowania broni termojądrowej. Tutaj byśmy sobie zrobili kanalizację. Tu na razie pomnik. O, jest jakaś włócznia dotycząca Kleopatry. Pięknie. Tu jest? A, tu masz, że mamy tematyczne, a i mamy premię do kultury. Dobra, tam. Kultura niemało interesuje obecnie.
Ważniejsze jest to, że mamy Cincinnati zajęte. Ja wam dam, moi drodzy. Się jeszcze przekonacie. Co to znaczy wkurzać mnie? Dobra, to jest za chwilkę. W Radomiu powinniśmy jeszcze rozbudować lotnisko i rozpocząć produkcję samolotów. To jest dla mnie dosyć istotne. No i tu trzeba to wszystko zaorać, te tereny. Bo inaczej nasze miasta się nie będą rozwijać tak jak powinny. Dobra, wy tu macie awans, pięknie. Dobra, operatorami dystansowymi sobie poprawmy. Dobra, ty na razie płyniesz sobie tu. No ja, i co ja tu widzę? Dobra. Dajmy sobie tutaj. Tych skubańców zatopmy. Pięknie, dobra. Załatwieni. Dobra. Jedna nasza arta płynie sobie do Amerykanów. Kolejną bym sobie zostawił gdzieś tu. Tak jest, co my tu mamy do budowy? Elektrownie, proszę bardzo. Teraz tak, wy tu idziecie i wszystko ogarniacie. Dobra. Zniszczyć ich. Teraz tutaj się trzymacie. Dobra. Na razie tu, by tu. Tak jest. Was bym sobie tutaj musiał zostawić. Na wszelki wypadek. Dobra, wy na razie ustawicie się tutaj. I będziecie tutaj stacjonować. Muszę, kurde, więcej armii mieć. Wiem, że to jest kosztowna sprawa, ale nie widzę innego rozwiązania. Dobra, z Egiptem zaraz sytuacja będzie rozwiązana całkowicie. Z Amerykanami też bym chciał za niedługo tą sytuację rozwinąć, a jeszcze... Czego jeszcze byś chciała, tempadzido? Nie ogarniam czasem tych żądań. Te mnie potępia. Odejdź, człowieku, czego ty chcesz ode mnie? Przecież ci nic nie robię. Naprawdę, ja ci nic nie robię. Egipt sam mnie zaatakował. Amerykanie też mnie sami zaatakowali. Ja nie mam z tym nic praktycznie wspólnego. No. O, szwy dziady. Jakieś walki, kurde, z barbarzyńcami, żeśmy się wdali. Nie do końca mi się to podoba. Dobra, wypłyniecie tu. Nie! Ty tu masz zostać! Tyś mi tam pojechał.
strzelać. A my już tutaj zaczynamy przygotowania pod ostrzał Bostonu. Tak to jest, jak ktoś chce wojować z Polską. Ja bym tutaj potrzebował coś, co zwiększy mi zadowolenie. 36 tur. Tu ile czasu by to się... Nie, to chciałem. Tu ile czasu by mi się to budowało, co? O, miałem, dobra. 15. 15. Co ja tu mogę za wiarę kupić? Nic specjalnego. Dobra. Gdzie to było? Tutaj to było, tak? Naturalista. I to daje. Kurde, słabo, słabo to wygląda. Tutaj aerodrom bym sobie zbudował. Dobra, na razie zbudujmy sobie go tutaj. Teraz tak, tu pomnik. Dobra, wy macie awans. Jednostek dystansowych, sobie zobaczymy, kawalerii sobie weźmy. Tu się tu wyładować. Tu się też tu wyładować. Dobra, i ty na razie tutaj zostajesz. Ciebie tak, muszę wysłać tu, abyś to naprawił. Dobra. Na razie jako tako pochytane. Muszę zobaczyć ten stadion w Marakanie, bo to jest... Jakie wy macie wszyscy wysokie mniemanie o sobie? Już przywódcy w tej cywilizacji to jest jakaś po prostu masakra. O, co jesteś cowboye! Jacyś rangerzy, moi drodzy. Czy inni rajderzy. Żydzie jednostki amerykańskiej kawalerii. Trzeba będzie zrobić z niej porządek. Na spokojnie, na spokojnie. Trzeba będzie ich ostrzelać pięknie i się ich pozbyć ogólnie. Dobra, wy mi się tam przydacie. By tu się wyładowywać. My ich tu pięknie ostrzelamy. Tak jest. Uderzyć. Pięknie. Los Angeles zajęte. I o to chodziło. No i bardzo ładnie. Gdzieś tu jeszcze coś było do naprawy. Tutaj są... Dobra, tam. A tutaj się... Ogarniajmy temat. Gdzie zachowujemy te miasta? Są dla mnie dosyć istotne.
atakować. Ostrzelać mi to miasto. Bardzo ładnie. Okej, i wkraczamy. Naszą armią pancerną. Bardzo ładnie. Oj tam Kleo, żeś się doigrała, no co ja poradzę. No i bardzo ładnie. Pochytane, a zachowajmy sobie to miasto, czemu nie? Dla ciebie koleżko sobie tutaj zostawimy. Dobra, tutaj spichlerz by mnie interesował. Tutaj też naprawa spichlerza. Jak najbardziej. Tu spichlerz oczywiście. Dobra. Jeszcze raz tylko z Amerykanów się pozbyć i będzie spokój. Gdzie są ci Amerykanie? Co tu jeszcze siedzą? To mam trzy miasta tak strasznie mocno blisko siebie. Oczywiście damy radę to zrobić. To nie ulega za bardzo wątpliwościom. Dobra, wy tu na razie siedzieć. Kusząca propozycja. Wiecie co? Odrzucam to. Przynajmniej na razie. Tak jest. Ci tu kurde, nie podoba mi się ta City, oni się strasznie mocno zbroją. Scytia mnie trochę przeraża. Ale co, ja nie dam rady. Jestem czystym złem tego świata, no bez przesady. Bo co, bo się bronię? Prawda, może troszkę agresywnie, intensywnie się bronię, ale się bronię. Jakby na to nie patrzeć. Jest tylko obrona. Dobra. Płyniecie, płyniecie. Dobra, Los Angeles ludziom się trochę nie podoba sytuacja. Dobra. Ładnie. Pięknie, pięknie. Wy tu uzupełniać straty. Chwila. Teraz tak, wy stawcie się tutaj. Tak jest. Wy tu uzupełnić straty. Mnie was. Dobra, już teraz trudno. Wy tu straty. By się zaokrętować. Teraz tak, co ja bym tutaj potrzebował? Tutaj bym potrzebował stadion. Przede wszystkim. Co tu? Giełdę. Sobie zróbmy. Sporo pieniędzy. Pytanie tylko, co ja mogę z tymi pieniędzmi zrobić.
Mnie by interesował zakup wojsk oczywiście, ale nie stać mnie na nic. Niestety ceny są tak miażdżące, że... Mogę pomarzyć o zakupie wojsk. Dobra, lecimy dalej. Operacja Bluszcz się zakończy. Będziemy musieli zdać stadion w Marakanie, aby nieco zmniejszyć niezadowolenie naszych tutaj poczynań. Broń termojądrowa. A wówczas, słuchajcie, nic nam nie podskoczy, kiedy będziemy mieli taką broń. Co ty tu chcesz? Spadaj. Koleś. Co się pieklisz? Dobra. Nic nie kształtuje przyszłości bardziej niż marzenia. Dobra, dobra. NASA wydała miliony dolarów na stworzenie długopisu, którym można pisać w kosmosie. Rosjanie zabrali tam ołówki. No cóż, typowe podejście. Dobra, moje doktryny, z doktryny jestem zadowolony, jak najbardziej. Co ja tu mogę? No tutaj w tej dziedzinie... Mediu jestem trochę zacofany z tego, co mi się wydaje. No ale tutaj już też za niedługo kończymy. Globalizacja. I powietrzne, tutaj jest turystyka. Dobra, zróbmy sobie to 7 tur. Bez większych przeszkód. Ostrzeliwać Amerykanów. Pięknie. Tak, tu przygotowywać ostrzał. Dobra, wy się tu pakujecie. Wy się też pakujecie. Okej. Ostrzeliwujemy to. Odjeżdżamy. No i po co wam to było, ja się pytam? Po co wam było podnoszenie ręki na mnie, co? No słuchajcie, Amerykanie zaraz też się dowiedzą, że to nie było warte. No cóż, i słuchajcie, za niedługo szykujemy się do wojny zawsze największym wrogiem, a więc ze Scytią. Scytia jest to nacja, z którą, no, nie będzie łatwo. Naprawdę będzie... To nie będzie spacerek chyba, bo mają bardzo silną armię. Naprawdę bardzo silną armię mają skubańcy. No ale myślę, że powinniśmy mimo wszystko sobie z nimi poradzić. No słuchajcie, ostrzał z morza, z lądu, co niedługo jeszcze z powietrza dojdzie. Dobra, tu mamy kolejną dywizję pancerną. Która przydałaby się nam, myślę, tu. Przepraszam, armię pancerną. Dobra. Tu mamy kolejne bojowe wozy piechoty. Proszę bardzo. Mucić w nich. Tak jest. Dobra. Bo wy tu macie awans, pięknie.
wzmocnione dzielnice. Lepsze zwalczanie. Wkraczamy. Pięknie i ładnie. Dobra, wy tu jeszcze musicie poczekać. Oczywiście zachowujemy to miasto. Dobra, tu bym chciał stadion. Tak jest, tutaj stadion. Niech będzie. Spichlerz. Dobra. Kurde, muszę kończyć przecież ten odcinek. On się zaczyna za bardzo wydłużać. Nie. Mój amerykański przyjacielu. Musicie się nauczyć, że ze mną nie ma żartów. Im szybciej to zrozumicie, tym będzie dla was lepiej. No. Jeszcze Hiszpanów bym chciał dobić. Zostawiam tam 3 marne miasta. Może 4, bo tu chyba. Tu w tym miejscu jeszcze chyba mają coś. Więc nie powinno być źle. Ogólnie rzecz biorąc. Dobra, Boston teraz się tu pięknie będzie rozwijał. Chicago. Dobra, wy tu im gruchnąć jeszcze. Zaatakować. No i słuchajcie, Genewa jest nasza. Tadam! Tadam, oczywiście. Okej, okay, oddajmy to założycielom. Jestem jak najbardziej za. Genewa tutaj wróciła. Jako miasto i bardzo dobrze. Znaczy, państwo miasto, które mi się bardzo przyda. Dobra, teraz tak. My byśmy się musieli ustawić tutaj. Dobra, przygotowujemy się do ostrzału Chicago. Pięknie. No słuchajcie, przeciwnik został rozbity. Dobra, was stąd też bierzemy. Na razie. Jak będzie potrzeba, to się was tutaj sprowadzi z powrotem. Na razie szykuje nam się wojna ze Scytią, a ja bym się wolał do niej dobrze przygotować. Wielkie dzieło muzyczne, miejsce na obywatela. Dobra, ja bym tutaj potrzebował tak, dzielnicę rozrywkową przede wszystkim. Dobra, weźmy sobie to tutaj. Proszę bardzo. Teraz tak, tu pomnik. Dobrze moi drodzy, nic, myślę sobie, że tutaj zakończylibyśmy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapinajcie się w playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.